Proszę Państwa, kolejny punkt to jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wymówka Królewska, Filtrowa, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 908, pierwsze czytanie. Referuje pani Bożena. Jak bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chcieliśmy przedstawić Państwu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wymówka Królewska Filtrowa. Jest to projekt plan, który jest opracowywany w Biurze Planowania Przestrzennego. Autorem tego planu, głównym projektantem jest pani Monika Antoni. Jest to plan znajdujący się w północno-zachodniej części Krakowa, w dzielnicy 6 Krowodrza, o powierzchni 11 i przeszło 11 hektarów. Plan jest jedynym z czterech planów, które są opracowywane w Biurze Planowania Przestrzennego i obejmują obszar tereny przylegające do cieku wodnego Młynówki Królewskiej. Pierwszy z tych planów Młynówka Królewska Filtrowa obejmuje obszar od ulicy Lindego aż do Armii Krajowej. Przystąpienie do opracowania tego planu miało miejsce 13 kwietnia 2011 roku i celem opracowania tego planu była ochrona terenów w rejonie dawnej Młynówki Królewskiej, ustalenie warunków przestrzennych umożliwiających m.in. ochronę systemu przyrodniczego przed niepożądanym naporem inwestycyjnym i kształtowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej o charakterze parkowym poprzez stworzenie parku Młynówka Królewska oraz uporządkowanie terenu zieleni jako przestrzeni o wysokich walorach estetycznych. Projekt planu przeszedł procedurę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w artykule 17 uzyskało pozytywne opinie i uzgodnienia. Również pozytywnie zaopiniowała ten projekt planu Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Wyłożenie projektu planu nastąpiło między 11 czerwca a 9 lipca roku 2012. Wniesiono 5 uwag, z czego żadna nie została uwzględniona. Na obszarze planu znajdują się działki, również działki gminne. One zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publicznie dostępną jako park miejski towarzyszący Młynówce Królewskiej. Tereny związane, te działki to są tereny też związane z komunikacją. Na sali są projektanci planu. Jeśli Państwo sobie życzą, to są do Państwa dyspozycji, będą udzielali informacji szczegółowych. Dziękuję. Dziękuję za to wprowadzenie. Jak już Pani wspomniała, w tej kwestii jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i Środowiska. Czy są prezentacje innych komisji? Nie widzę. Czy są stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Zatem otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem sprawa będzie dobrze przygotowana, nie widzimy już kontrowersji. W takim razie stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Prawa Krakowa określa termin uchwalenia obowiązku paragrafu 2 października 2012 godzina 15 i ostateczny termin uchwalenia poprawek na dzień 4 października 2012 godzina 15.